Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Polkowickiej Komendy Powiatowej i policjantów z komisariatu w Chocianowie. W jego mieszkaniu znaleźli ponad 1300 porcji handlowych środków odurzających w postaci marihuany. Narkotyki schowane były w metalowej kasetce zamykanej na klucz. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. 37-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.